Hej, ja jestem Sarcza, wy oglądacie kolejny materiał wideo z gry Ghost of Tsushima. Powróciłem do świątyni Kushi, dlatego że tutaj mamy dalszą część opowieści Noria. Przypomnijmy sobie, co tym razem mamy do zrobienia. Razem z Noriem obroniliśmy świątynię Kushi przed atakiem Mongołów. Kiedy bitwa się skończyła, odkryliśmy, że skradziono bezcenny posąg Buddy. Mnisi są zrozpaczeni, ale ja i Norio zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby odzyskać relikwie. Oznaczmy sobie od razu to zadanie i mieliśmy tutaj pogadać z mnichem, którego można było spotkać. Zdaje się, że gdzieś z tej strony. Tutaj mamy w środku. Norio już czeka, więc pewnie i z nim też pogadamy. Dlaczego go zabrali? Na razie mnich. Posąg był tutaj. Tak, panie. Mongołowie ukradli świętego Buddę i pojechali w stronę wybrzeża. Zwrócimy posąg i ocalimy świątynię. Nawet twój brat nie mógłby tego zrobić, Norio. O co chodziło? Mój brat zginął z rąk Mongoła. Strażnik Endzio umiera, a ci mnisi chcą od razu się poddać. To tchórze! To ludzie. Endzio się nie bał. Nie miał nawet 20 lat, gdy ocalił tę świątynię. Teraz zależy to od nas. No, przypominam, że mieliśmy tutaj rzeczywiście walkę na terenie tej świątyni, a później się nam historia rozdzieliła na dwa wątki. Jeden już zaliczyliśmy. Musimy znaleźć Buddę i zwrócić go świątyni. Mnich powiedział, że zabrali go na brzeg. Możemy za nimi jechać. Jedno zadanie już zaliczyliśmy swego czasu, teraz zatem pora zabrać się za kolejnego questa. Ale rozumiem, że wybieramy się tam konno. W takim razie prowadź, Norio. Jesteś zły! Dlaczego tak myślisz? Nie odzywasz się! A! To ten mnich! Nie zna całej historii ocalenia Kushidery przez mojego brata. Podobno Endzio działał sam. Tak mówi legenda. Tak naprawdę wysłał trzech najmężniejszych mnichów do walki z bandytami. Fortel. Poświęcenie. Zginęli w walce, ale Endzio miał dość czasu, by uciec i ocalić świątynię. Panie mój, tam! Tak mi zimno. Co się stało? Podążałem za Mongołami. Błagałem, by oddali naszego Buddę. Gdzie poszli? Wyszli z lasu. W stronę wzgórz. Oby twoje kolejne życie było spokojniejsze. Oddał życie za tę świątynię. Jak mój brat. Ty zrobiłbyś to samo. No to będziemy ścigać teraz tych Mongołów. Ale jak daleko stąd? To już tutaj będzie. No dobra. Mnichowi już nie mogliśmy pomóc. Obóz Mongołów. Posąg musi być tam. Najpierw ich ukaramy za atak na świątynię. Pokonaj Mongołów. No zastanawiam się tylko, jak do tego podejść, ale mamy ich tutaj na tyle dużo, że pewnie trzeba będzie rozpocząć otwartą walkę. Zacznę tylko od tego gościa na górze, bo on ma tutaj dobry widok na pozostałych. No, ciekawe, czy z drugiej strony się nie zorientują. Tam mamy przecież jednego. Załatwione. No dobrze, w takim razie mógłbym jeszcze spróbować rozprawić się z kolejnym. Jest długi łuk, idealny. Proszę bardzo. No, tam już się jeden zorientował. Tego drugiego już nie załatwię. Szkoda, bo chciałem jeszcze kogoś wyeliminować w międzyczasie, ale nie udało się. Gdyby tylko była możliwa prowokacja, to byłoby idealnie.
Dobra, trafiłem kolejnego. Ja bym z chęcią właśnie wykonał tę prowokację, tylko że no jak zwykle w takich przypadkach trudno powiedzieć, co byśmy musieli zrobić. Jak się ustawić w ogóle. Następny zdjęty, to dobrze. I teraz następni tutaj idą. To przynajmniej, kurczę, seria zabójstw może, co? Idealnie nam się tutaj podłożył. Dobra, rozprawmy się z nimi. Grunt, że przynajmniej tak mogłem to rozwiązać. I został tylko ten jeden. Bo jeśli tak, to proszę bardzo, po kłopocie. Szukaj posągu. To gdzie ten posąg Buddy może być? Oto jest pytanie. I też ciekawe, czy nie znajdziemy może tutaj jakichś artefaktów. Pewnie tam będzie ten posążek. O, są artefakty. Jak najbardziej. Mongolskie tarcze są lekkie, okrągłe i wypukłe. Wyrabia się je ze splecionej lub związanej wikliny bądź wierzbiny, które czasem pokrywa się zwierzęcą skórą, choć członkowie oddziałów szturmowych używają solidniejszych wariantów. Uchwyty są natomiast umieszczane w taki sposób, by pięść ukryta była pod tarczą. To jeszcze, skoro tutaj już jesteśmy, rzuciłbym tylko okiem. Czy może czegoś tutaj więcej akurat w tym obozie nie znajdziemy? Ale wydaje się, że nie. Kolejne jakieś elementy kolekcjonerskie są już dalej. Wracamy do zbroi klanu Sakajów. No i powróćmy do Noria. Nie znalazłeś jeszcze posążka? Wygląda na to, że nie. Czekajcie tutaj, żeby kontynuować ciągle tego questa. Dobra, wejdźmy do środka. Naprawdę tutaj niczego nie ma? O dziwo, nie. No chyba, że tutaj. Kurczę, wątpię, że to jest na zewnątrz, ale może jakimś cudem. Bo jednak tutaj nie mam czego szukać. Gdzieś to przecież musieli ukryć. A, bo tam jeszcze na górę mogę wejść. No to już chyba wszystko jasne. Zobaczmy teraz w takim razie. A nie, jednak wróć na miejsce poszukiwań, czyli gdzieś tam. Co nie zmienia faktu, że i tutaj chciałem się rozejrzeć. Trochę zapasów. Tak patrzę, czy nie ma gdzieś, kurczę, do uzupełnienia strzał do łuku, ale nie za bardzo. A szkoda, bo przydałoby się. Czekajcie, chyba mamy. Tam jest! Wrzeźbiono go z gwiazdy, która spadła z niebios wieki temu. Piękny. Na całej wyspie nie ma nic podobnego. Wróćmy z nim do świątyni. Endzio został strażnikiem, gdy bandyci rabowali świątynię. Przyszli po ten posąg. Bezcenny. Musiał przetrwać wiele takich prób. Jak wielu musi jeszcze zginąć w jego obronie? Chcesz go od tak oddać? Nie. Ale świątynia jest pełna skarbów. Kuszą chciwych i zazdrosnych. Pan Shimura mnie tu zabrał, gdy byłem mały. Byłem pewien, że rzeźbiarz poznał samego Buddę. Gdy byłem mały, moja rodzina przybyła tu, by złożyć noworoczną ofiarę. Obiecaliśmy sobie z Endziem, że zostaniemy mnichami. Kiedyś wiedziałem, o co walczę. Walczymy o dom. Może tak.
Oj, proszę. Ukończenie tej misji spowodowało znowu zwiększenie naszej rangi. Aczkolwiek nadal nie mamy kolejnego punktu techniki. Talizman trującej zguby. Dzwonki wieczne wypuszczają trujący wyziew, który zabija wrogów podnoszących ten przedmiot. Całkiem interesujące, tylko że to też jest wśród tych złotych talizmanów, więc nie będę tego wybierał. A to jeszcze nie wszystko. Talizman dobrej energii. Otrzymujesz dodatkowe 15% zdrowia przy leczeniu. No i od razu zaktualizowany dziennik. Znowu będzie można porozmawiać z Noriem. I jeszcze coś, jakaś informacja. Zaktualizowano sprzęt, dostępne 2 ulepszenia. No ale ulepszeniami się teraz nie zajmujmy, tylko przejdźmy od razu do kolejnego zadania. Mongołowie próbowali ukarać świątynię Kusi za zuchwałość. Udało nam się z Noriem obronić mnichów, jednak zagraża im kolejny atak. Dopilnujemy, aby świątynia Kusi pozostała bezpieczna. No dobrze. W takim razie porozmawiajmy po raz kolejny. Panie! Norio, rozmawiałeś z mnichami? Ich determinacja rośnie, ale nadal boją się Mongołów. I powinni. Gdzie wszyscy? Przy rzece. Kąpią się i piorą ubrania. Kto to zmierza do świątyni? Spójrz, Mongoł, któremu życie niemiłe. Jest sam. Dowiedzmy się, czego chce. Duch i brat strażnika! Mam dla was wiadomość. Mów. Duch i mnisi sprzeciwili się woli Hana. Poddajcie się, a oszczędzimy to miejsce. Inaczej wszystko spalimy. Nigdy się nie poddamy. Zatem zginiecie. Naprawdę myślałeś, że faktycznie się poddamy? Dopóki nie przybyły posiłki, rozprawić się od razu z nim. Mnisi nad rzeką. Nie zdążą dotrzeć do schronienia. My będziemy ich schronieniem. Nie mogę. Budda. Sutraopata. Czy to jest więcej warte niż życia mnichów? Nie ocalę ich sam. W tej świątyni spoczywają setki lat nauk. Nie dam im spłonąć. Pozwolisz spłonąć mnichom. Umrę za tę świątynię. Rób co musisz. Zostań tutaj. Znajdę mnichów i ich sprowadzę. A i tam kurde. Ale cóż, poradzimy sobie sami. Jeśli musimy, to pójdziemy tam bez Noria. Dobra, rzeka jest stosunkowo niedaleko stąd. Może tam jeszcze podjedziemy, żeby było szybciej. Oby tylko nie było za późno. No i co? Z tej strony. Szybciej! Mongołowie nadchodzą! Odejdźcie od rzeki! Już atakują! Uwaga! Nie trafiłem. Dobra, rozwalmy go w takim razie. Za dużo was tutaj, panowie, trochę. Na taką grupę się klejąca bomba przyda, tylko jeszcze, żebym, kurde, trafił chociaż w kogoś. No tak, niestety. Teraz już jest troszeczkę za późno. Dawać go zaatakować. Nie mam już żadnej klejącej bomby, będę musiał sobie uzupełnić zapasy. Ale to w swoim czasie. Hmm.
Kurde. Cały czas mieć oczy dookoła głowy, bo atakują naprawdę z każdej strony. Kurczę, najgorsze jest to, że stosują naprawdę zróżnicowane te ataki. Ciężko to momentami opanować. No ale dobra. Teraz tego załatwić. No i zająć się mięśniakiem. Kurde, chciałem uniknąć tego. Moje osiągniecie nirwane, podwrocze piekło! Patrzcie, jednak Norio przybył. Norio, panie, przepędź Mongołów za rzekę! Kurde, co się dzieje, co ja wyprawiam? Stanowczo za dużo tutaj obrywamy. Nareszcie. A to nadal nie wszyscy. Chyba trochę wyrzuty sumienia tutaj spowodowały, że Norio jednak przyszedł. Ale ładnie teraz. Kurde, chciałem powiedzieć, że trochę nadrabiamy te wcześniejsze pomyłki, ale teraz ponownie. Kilka razy oberwaliśmy. Chociaż to nadal nie jest nic niebezpiecznego. Dobra, teraz ty. No kurde, znowu za późno z tym unikiem. Czemu Norio w ogóle nie walczy? Ja się w takim razie nim zajmę. No i co? Sytuacja tutaj opanowana, ale pytanie w takim razie, co z świątynią, no bo Norio przyszedł tutaj. Czy to oznacza, że teraz świątynia jest zagrożona? Norio, co ty robisz? Świątynia jest bezbronna. Świątynię można odbudować, życia nie. Obronimy mnichów w pagodzie. Prowadź! Ej wy, za nami! A więc jednak, czyli kurczę... Zdecydował się tutaj przede wszystkim Norio pomóc tym ludziom. No dobra, widzę, że wszyscy biegną pieszo, to ja już też nie będę wsiadał na konia, tylko od razu ruszamy tutaj. Pytanie, czy już nie jest za późno przypadkiem. Pokonaj Mongołów, więc już tu są. Oczywiście. Kurde, znowu się nie udało. Może jednak właśnie te dłuższe uniki są lepszym pomysłem, żeby jakoś wyratować się przed tymi atakami. Dobra, tam jeszcze są kolejni, oczywiście. Nie damy się trafić. Idealnie. Ale to nie wszystko. Kurde, ilu ich tu jeszcze jest? Oj, panowie, panowie. Masakra, ilu ich tutaj zaatakowało? Nie wiem, co z pozostałymi naszymi. Norio tam się gdzieś, kurde, wycofał, czy jak? Robię, co mogę, żeby kontrować te ich ataki. I to się nawet udaje. Tylko, że to nadal nie wszyscy. Ten już ucieka. Nie damy mu tak łatwo, ale kurde, naprawdę jest ich tutaj wielu. Wow, 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 patrzcie na to. Aż się prosi, żeby wykorzystać, kurczę, te gadżety, dodatkowe rodzaje broni.
Dobra, jeszcze kryjąca bomba. I dobić go. Tak jest. Ależ się na mnie rzucili absolutnie wszyscy. Kto następny? No aż nie wiadomo, kurde, które ataki blokować, które kontrować. Ja cię kręcę. Już dawno takiej akcji nie było, żeby ich aż tylu mnie tutaj zaatakowało w jednym momencie. Teraz się nie udało, ale spokojnie. Dobra. Przesunąć się troszkę. Uwaga! Bo tych ataków tego tarczownika już nie zablokuje za bardzo, kiedy ma jednak broń podpaloną. Ale spokojnie, damy sobie z nim radę. Tym bardziej, że to chyba ostatni przeciwnik już tak naprawdę. Dobra. Niby się udało, tylko właśnie zastanawia mnie, co z tym Noriem, że go w ogóle tutaj nie było widać ani słychać w trakcie tej walki. Całą masę rzeczy pozostawili ci przeciwnicy, grzechem by było tego nie zabrać. Ale Noria to w końcu gdzie mamy szukać? Chyba przed wejściem. A, bo może on miał zaprowadzić w ogóle tych ludzi w bezpieczne miejsce, już teraz nie jestem pewny. No rzeczywiście, Noria tutaj mamy na obrzeżach. Pogadajmy. Panie! Mongołowie dostali za swoje. Szybko tu nie wrócą. Mnisi nie zapomną, co dla nich zrobiłeś. Niefortunna ta kamera. Nie walczyłem sam, Norio. Nie, ale gdybym cię nie usłuchał, zginęłoby znacznie więcej. Co teraz zrobisz? Czas wrócić do cedrowej świątyni. Wciąż potrzebujemy twojej naginaty, by przegnać wrogów. O to się nie martw. Moja świątynia wesprze cię na północy. Tam się spotkamy. Sprawdźmy teren świątyni. To dopiero teraz będziemy w stanie ocenić straty. Dziennie jeszcze nie miał okazji się dokładnie przyjrzeć. To co właściwie będziemy sprawdzać? Miałeś mi prowadzić, a coś tak ci to nie wychodzi. Tutaj wyjdziemy na pewno. Budda. Oho. Mój brat stał się strażnikiem po ocaleniu świątyni. Szkoda, że nie udało się ocalić posągu. To jego ostatnia nauka. Ocal co możesz, ale wiedz, że wszystko przeminie. Zniszczony mniej zdobi, ale lepiej uczy. No to było raczej pewne, że skoro jednak Norio opuścił świątynię, żeby pomóc mnichom, no to jednocześnie tutaj nie obejdzie się bez strat. Kolejny talizman wytrzymałości otrzymaliśmy. A także opaskę upalnego lata. Orzeźwiająca niczym morska bryza latem. Coś takiego. Teraz jednak pozostaję przy tej opasce odrodzenia, którą zdobyłem sobie ostatnio. No, fatalne zniszczenia, jednocześnie tutaj dla tych mnichów to jest prawdziwa świętość. Więc tym bardziej to zapewne Noria zabolało. Z drugiej jednak strony przynajmniej ocaliliśmy tych mnichów, którzy tam byli w niebezpieczeństwie. Ludzkie życia chyba powinny być bardziej istotne dla nas, prawda? W każdym razie tutaj to by było na tyle.
powróciłem teraz do wioski Omi, gdzie po raz pierwszy spotkaliśmy tutaj Yuriko i tak się składa, że jeszcze na tym obszarze mamy coś do odkrycia. Nie wiem, czy tam na górę nie mogę przypadkiem wejść, a jeśli nie, to po prostu za tym będzie stojak bambusowy tym razem. Pokażę wam może, gdzie to jest. Tutaj oczywiście region Toyotama i rzeczywiście wioska Omi. No dobra, zajmiemy się tym. Tu jeszcze bambus też do zabrania, jak rozumiem, więc jeśli mogę, to bym zabrał. A nie, już nie mogę zabierać. Czyli znowu trzeba będzie wykorzystać. A tymczasem przetnijmy to. No i ostatnie. Troszeczkę za wolno, zabrakło mi jednego wciśnięcia. Teraz się udało. No ale tutaj do zwiększenia hartu ducha po raz kolejny. Jednak brakuje mi jeszcze kolejnych stojaków, jakby nie patrzeć. Więc na to będę musiał poczekać. Rzuciłbym jeszcze tylko okiem. No bo tutaj miałem tak czy siak jeszcze się rozejrzeć dokładniej. Mamy chyba tutaj jakieś chorągwie, przynajmniej jedną. No i zapiski również, więc to sobie tutaj jeszcze zdobędziemy. No bo obiecałem to nadrobić. No, tylko że teraz powinienem zdjąć ten hełm. Ale to może później. Czekajcie, no bo te zapiski tu w końcu będą na zewnątrz. A, tutaj pewnie bardziej. Trzeba to sprawdzić. No jeszcze tutaj dokładnie nie zwiedzałem tych terenów. Ja oczywiście będę to musiał jeszcze i tak zrobić dodatkowo, żeby pozbierać jakieś surowce, ale na razie skupmy się na tych rzeczach najważniejszych. Wspomnienia. Nad wodą kwiaty rumienią się i bielą. Me serce czeka dla Kazumasy. Haiku ułożone. Czy to wszystkie zapiski tutaj? Jeszcze nie. Absolutnie jeszcze nie i tym razem chyba gdzieś tam powinniśmy poszukać kolejnych. Mówiłem już ostatnio, że warto tutaj będzie się rozejrzeć w poszukiwaniu tych zapisków, a to dlatego, że jednak w rodzinnej wiosce Jina może się czegoś właśnie więcej dowiemy o jego przeszłości. Rozumiem, że tutaj będą te zapiski. Wprawdzie na razie nie widać, ale może są na górze ewentualnie. Bomba dymna, tutaj też. No i mamy zapiski rzeczywiście. Powrót do domu. Kame, przyprowadź moją wnuczkę do Akashimy, tam się spotkamy. Porzuć tego mężczyznę. Zawsze był odrażającym, okrutnym wężem. Kobieta z Adachi to widziała. Wojna to żadne zagrożenie w porównaniu z tym człowiekiem. Grozi ci mniejsze niebezpieczeństwo na drogach rojących się od Mongołów. Nie możesz dłużej mieszkać się z nim pod jednym dachem. Będę wypatrywać waszej dwójki za 2 dni. No niestety nie mamy niczego tutaj na temat samego Jina, a szkoda. Bo szczerze mówiąc troszeczkę na to liczyłem. A załóżmy ten słomiany kapelusz łucznika, który zdobyłem w poprzednim odcinku. Nie do końca może mi pasuje akurat do tego stroju, ale już prędzej niż ten hełm. Swoją drogą taki kobiecy ten kapelusz mi się wydaje. W połączeniu z tym, że zdobyliśmy to dopiero po śmierci Yuriko, to też miałoby to sporo sensu. No i tutaj się jedynie jeszcze zastanawiam, czy ta chorągiew rzeczywiście jest do zebrania w najbliższej okolicy. Bo tam oczywiście mamy też dalej jakieś tereny zakryte. Nie odsłoniliśmy jeszcze tego skrawka mapy. Więc trudno powiedzieć, może to będzie jeszcze droga gdzieś dalej. A czekajcie, tutaj jest chyba ten znak charakterystyczny. Czyli znowu możemy się w tym miejscu pokłonić i poczekać na efekty. No właśnie. No bo zdaje się, że jeszcze tutaj nas nie było. Jak zwróciliście uwagę, jeśli się pokłonimy przed 10 takimi miejscami,
to dostaniemy trofeum. Nie wiem, czy już o tym wspominałem. A coś mi się widzi, że ta chorągiew to może być przy tamtym drzewie. W ogóle taki dość charakterystyczny punkt. Myślę, że warto się tam udać i to sprawdzić. Na pewno zdaje się, że mamy tutaj kwiaty i chyba jeszcze jakieś zapasy są do odnalezienia. A, bo tutaj też mamy ołtarz darów tak w ogóle. No i rzeczywiście jest też chorągiew. Są kwiaty. Tutaj ten ołtarz, ale to mamy coś do odzyskania w tym momencie? Możliwe. Tak, zapasy były, jak najbardziej. No i ta chorągiew kolejna, 28 z 80. Następne są oczywiście już gdzieś tam dalej, więc teraz nie będziemy się na tym skupiać, ale w przyszłości czemu by nie. Pożegnam się w takim razie z wami. Jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, dzielcie się wrażeniami w komentarzach i do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!